Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Jak się domyślacie, dzisiejszy odcinek będzie o różach, ale gwarantuję Wam, że takiego odcinka to tu jeszcze nie było. Czeka mnie bowiem nie lada różane wyzwanie. A co to za wyzwanie i czy jemu sprostam? O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Po takim wstępie jestem przekonana, że strasznie Was ciekawi, co też to będzie za wyzwanie i muszę Wam powiedzieć, że kiedy dostałam wiadomość z propozycją do tego wyzwania, również byłam bardzo ciekawa i zastanawiałam się, na czym ono polega, no i o co w ogóle w nim chodzi. Aby to wyjaśnić, muszę zadać Wam kolejne pytanie. Czy znacie kanał ogrodniczy na YouTubie Zakazany Ogród? Jeśli nie, to koniecznie tam zajrzyjcie. Prowadzi go Ewelka, która ma bajeczny ogród z dużą ilością ciekawych roślin, prześliczny taras w klimacie śródziemnomorskim i na jej kanale znajdziecie mnóstwo inspiracji. I to właśnie Ewelka zaprosiła mnie do ogrodowego wyzwania. Kiedy usłyszałam, na czym ono polega, od razu się zgodziłam, bo muszę przyznać, że pomysł ogromnie mi się spodobał. Nie trzymam Was już dłużej w niepewności i mówię, na czym ono polega. Zatem mówiąc w skrócie, każda z nas ma za zadanie wybrać dwie róże dla drugiej osoby, które po pierwsze muszą pasować do pozostałych roślin w ogrodzie, a co najważniejsze, muszą spodobać się przyszłej właścicielce. Zdecydowałyśmy się, że tematem przewodnim będą róże i musimy wybrać jedną pnącą i jedną krzaczastą. Może to być zarówno rabatowa, jak i parkowa, tutaj mamy już dowolność. Trudność polega na tym, że nigdy nie widziałyśmy na żywo swoich ogrodów, nie możemy udzielać żadnych podpowiedzi na temat miejsca, gdzie one będą rosły, nie możemy sobie nic podpowiadać i nie możemy o nic pytać, zatem wyzwanie jest naprawdę bardzo ciekawe. Dodam, że z Ewelką znamy się tylko wirtualnie i nigdy się nie widziałyśmy. Jedyne, co może nam pomóc, to filmy na YouTube i zdjęcia na Instagramie. A wynik może być bardzo interesujący i przyznam, że ja sama jestem bardzo ciekawa, jakie będą efekty. No dobra, to czas na wybór róż. Mam nadzieję, że te dwa katalogi nieco mi ułatwią zadanie. Zacznę od róży pnącej, bo całkiem niedawno widziałam na kanale u Ewelki, że zamontowała nowe pergole, więc mam nadzieję, że ma tam jeszcze sporo miejsca. Obok ma posadzone ostróżki, a jak wiemy, ostróżki są w kolorach od granatu poprzez fiolet i róż na białym kończąc. Zatem musi to być róża między białą a różową i żadne odcienie pomarańczy absolutnie nie wchodzą w grę. Wiecie co, nawet jeśli wybierze inne miejsce, to z tego co pamiętam, wszędzie ma byliny w kolorach niebieskich bądź fioletowych, więc róża między białą a różową będzie ok. Dajcie mi chwilkę na krótki rekonesans, zarówno w tych katalogach, jak i w sieci. Zaraz do Was wracam. Okej, słuchajcie, ja już poczytałam i posprawdzałam dostępności i już mam wybrane obie róże. Zacznę od róży pnącej. Co prawda odmiany tej nie mam jeszcze w swoim ogrodzie, ale mam nadzieję, że już niedługo ją zamówię, bo od dawna była moim marzeniem, jednak wcześniej nie miałam po prostu dla niej miejsca. I dużo o niej czytałam. I mam cichą nadzieję, że Ewelka również o niej marzy. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy ma ona ją w swoim ogrodzie, ale nawet jeśli, to myślę, że tej piękności nigdy nie jest zbyt mało w ogrodzie. Ma niesłychanie dobre opinie w internecie, na przykład, że jest różą numer 1, lub że jeśli dana osoba musiałaby wybrać tylko jedną roślinę podczas przeprowadzki, to wybrałaby właśnie tę różę. Inna osoba napisała, że po zakupie pierwszej sztuki od razu zamówiła kolejne 4. A mowa o Eden Rose. Nie widziałam jej jeszcze nigdy na żywo, ale takie opinie mi wystarczyły i dodatkowo jest właśnie dostępna, zatem nie czekam nawet chwili. Zamawiam. Czas na różę krzaczastą.
Tu muszę przyznać, że w związku z tym, że Ewelka niedawno była w Anglii, to stawiam na róże angielskie, bo chciałabym, by były one związane z jej wyprawą. Zatem weszłam na stronę Davida Austina i przeczytałam tam, że szkółka jest bardzo zaangażowana w działalność charytatywną i w swojej kolekcji ma kilka róż, tak zwanych róż charytatywnych, i od każdej sprzedanej róży z tej kolekcji firma Davida Austina przekazuje 2,5 funta na cele dobroczynne. Dodam, że działalność ta jest przedłużeniem takiej pięknej tradycji, bowiem w 1912 roku w Anglii sprzedawane były róże bawełniane, papierowe i te prawdziwe, a zebrane pieniążki przekazywane były dla pielęgniarek, które opiekowały się dziećmi w szpitalach specjalistycznych. Dodam, że w tamtych czasach system opieki zdrowotnej nie był tak rozwinięty, dlatego pomoc finansowa odgrywała bardzo dużą rolę. A organizacja ta nosi nazwę Alexandra Charity Rose. Zatem jak się domyślacie, róża, którą wybrałam, to Princess Alexandra of Kent, która jest różą z serii róż charytatywnych. Oprócz pięknej historii, jej kwiaty mają niesamowity kształt różowej filiżanki ze spodeczkiem, a żeby tego było mało, pachnie herbatą, także wszystko jest powiązane z Anglią. I to są dwie róże, które wybrałam dla Ewelki. Ale czy uda mi się trafić w jej gust? Czy róże, które wybrałam, będą pasowały do jej ogrodu? O tym dowiecie się już na kanale Zakazany Ogród i wiecie co? Ja również dowiem się dokładnie w tym samym czasie co i wy, także trzymajcie proszę kciuki. A tymczasem czekam na przesyłkę od Ewelki. Słuchajcie, paczka już jest i zaraz będę ją otwierała, ale powiem wam, że razem z paczką przyszła wiadomość od Eweliny z Zakazany Ogród. I nie wiem, czy obejrzeć go przed, czy po, ale wiecie co? Obejrzę go po i wy również go zobaczycie. A teraz już zabieram się za otwieranie, bo nawet nie wiecie, jaka jestem bardzo ciekawa tego, co czeka na mnie w środku. Słuchajcie, nie wiem, słyszycie pewnie szczekanie psa, sorry, to pies sąsiadów. Także zabieram się za otwieranie, jestem strasznie ciekawa, co też tu będzie. Hop. Pięknego. Co też to będzie? O! Jezu, jakie cuda! Jakie cuda! Co to jest? Jaka piękność! O, Ewelka, dzięki, ty to mnie znasz. Boże, co to za piękność jest? Już odkładam nożyczki. Czekajcie. Co też tu mamy? Ale pachnie. Jak pachnie. Ale pachnie. Zobaczcie. Niech powącham. Ale pachnie. Jakie cudo. Cuda. Cudo. Jest jakoś na to już chwilę, czekajcie. Same zobaczymy, co też tutaj jest napisane. No nie. Ewelka, ale numer. Jeny, dziękuję ci, spełniłaś moje marzenie. Dzięki, buziak. Ale ona jest piękna, mówię wam. Po prostu aż nie mogę w to uwierzyć, że taka róża jest piękna. Magia. Teraz zobaczymy tą drugą. Ta piękna też jest piękna, no taka cudowna. Praktycznie one są jak siostry bliźniaczki. Muszę to ciągnąć. Ojej, mam. Zobaczcie, jakie cudo. Zobaczcie, jakie cudo. Boże,
Nie mogę, jakie boskie. Czekajcie, złapię ostrość opyk. W ogóle jest już tak późno, zobaczcie. Już słońca nie ma. O, widzicie? Już słońce zachodzi. Zaszło właściwie, już nie widzę tam. Ale boska. Teraz zobaczymy, jak ona się nazywa. Ale ile ma kwiatów. Jestem w szoku. Lovely Rococo. Piękna, pachnie obłędnie. Pąków ma 1 500 100 900. Jest po prostu boska. Jest piękna. Dziękuję. Jest już ciemno, ale chciałam wam pokazać, gdzie tutaj zamieszka. Myślę, że teraz już jest odpowiedni czas na obejrzenie filmu o Develki, także oglądamy. Dzień dobry widzowie kanału Pastel Garden. Z tej strony Ewelina z kanału Zakazany Ogród. Witam was bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że oglądacie naszą wspólną akcję. Aga, wybrałam dla ciebie dwie róże, które myślę, że fantastycznie sprawdzą się w twoim ogrodzie, ponieważ zawsze się śmieję, że ty jesteś taką ogrodową wróżką, ale też zawsze powtarzasz, że ty już nie masz miejsca w ogrodzie na róże. Róże, które wybrałam, wcale nie są małe, ale to są róże, które obydwie fantastycznie sprawdzą się w bukietach, więc możesz je ścinać ile chcesz i tworzyć bajkowe, romantyczne bukiety do swojego domu i tym samym zmieścić je bardziej na rabatach. Jedna z róż, którą mam dla ciebie, jest to róża z takiej nowej serii Rococo. Jest to seria, która jest wręcz fantastyczna. To są róże, które teoretycznie są nowoczesne, mają ogromny wigor, przepięknie, naprawdę przepięknie zdrowo rosną, są super mrozoodporne, a jednocześnie wyglądają jak takie stare, bajkowe, historyczne róże. Są to róże, które rosną wręcz w cudnych pomponach i niesamowicie kwitną całe lato, świetnie sprawdzają się w bukietach. Wybrałam dla ciebie oczywiście różową różę, Lovely Rococo, która moim zdaniem jest cudowna i sama mam ją na rabatach. Trafiłam na nią kiedyś zupełnie przypadkiem, ale to, jak ona odwdzięcza się w ogrodzie kwitnieniem, to jest to naprawdę jedna z fajniejszych róży. Praktycznie ma super mocne pędy już od samego początku i już od pierwszych naprawdę lat budza zachwyt każdego, kto ją zobaczy. Druga róża, którą dla ciebie wybrałam, to moja ukochana Eden Rose. Jest to klasyczna bardzo róża, wiele osób ma ją w ogrodach. Trochę się bałam, czy tej róży nie będziesz miała w swoim ogrodzie, ale powiem ci, że nawet stwierdziłam, że jeżeli byś ją miała, to jest róża, która też świetnie sprawdzi się w donicach. Ja mam ją u siebie na tarasie, posadziłam w tym roku ją właśnie do donicy, ponieważ ona jest odmianą, która jest teoretycznie różą pnącą, ale można ją też prowadzić jako parkową, a jednocześnie nie jest to wysoka róża pnąca. Ona dorasta do około 1,50 m, maksymalnie 2 metrów, mimo tego, że gdzieś właśnie w innych krajach, innych w cieplejszych rejonach potrafi dorastać nawet do 3 metrów. Natomiast jest to róża, która według mnie idealnie pasuje do ciebie. Bajeczna, ma niesamowity kolor, jest to taki pastelowy róż. Jednocześnie brzegi ma takie lekko, powiedziałabym, limonkowe, no coś cudownego. Naprawdę uwielbiam ją w bukietach i to jest też jedna z bardziej zdrowych róży, bardziej takich róży, którą naprawdę fajnie jest mieć w ogrodzie, nawet jeżeli dopiero zaczynamy z różami. I chociaż wiem, że ty jesteś super doświadczona w ogrodzie i w różach i właśnie dlatego się boję, czy tej róży nie będziesz miała, ale gdybym miała polecić taką naprawdę faworytkę, która będzie właśnie taka pastelowa i będzie pasować do pastelowego ogrodu Agnieszki, to myślę, że Pastel Garden koniecznie zasługuje na Eden Rose, bo to jest po prostu rajska róża do rajskiego ogrodu Agnieszki. Dziękuję ci, Ewelka. Udział w tej zabawie to była czysta przyjemność. Muszę ci powiedzieć, że róże podobają mi się przeogromnie. Trafiłaś 100% w mój gust i zdecydowanie idealnie odnajdą się w moim pastelowym ogrodzie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. A widzom obu kanałów bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy podobają się wam takie odcinki i oczywiście zachęcam do subskrypcji obu kanałów. Zapraszam również na kolejne odcinki, zarówno u Ewelki na kanale Zakazany Ogród, jak i tu na Pastel Garden. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!